Sponsorem filmu jest firma Dr. Lecter. Dr. Lecter. Jedz z głową. Cześć Was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Dark Zibon i dzisiaj wracamy do Dragon Mania Legends. Wracamy po, jak widać tutaj, pewnym przemeblowaniu, dzięki niemu mamy więcej przestrzeni, ale i też pojawia się bardzo ciekawa i jednocześnie dobra informacja. Mianowicie, tutaj 71 poziom. To jest też dobra informacja, ale nie tak dobra jak to, co się stało tutaj. Mianowicie udało mi się ulepszyć świątynię ziemną, ognistą oraz wiatrową, wieczną. I dzięki temu Frisk poszedł dalej. Już zniknął szklany sufit i teraz Frisk jest na poziomie 41. A co to oznacza? Otóż oznacza to, że jego poziom walki poszedł także bardzo mocno do góry i zatrzyma się dopiero na poziomie 70. Tak jest, to już była ostatnia blokada. I teraz odblokowany Frisk może być kręcony już do poziomu 70. Ale gdzie jest haczyk, się zapytacie? Otóż jest to po prostu horrendalnie drogie. Poziom w górę dla Friska w tym momencie to jest 1 100 000 sztuk jedzenia. No więc niestety... Żarty żartami, niestety... Koszt jest powalający. Dobra, ulepszymy sobie tutaj 3 farmy do poziomu... trzeciego i dzięki temu będziemy mieli znacznie więcej farm na poziomie trzecim. Tutaj Sweet Root i tutaj będzie Dragolandic Berry, bo już tak prawdopodobnie dzisiaj nie będę już wchodził. Sobie oszczędzę na reklam. Boss Challenge. To jest ciekawa kwestia. Następny boss jest w tym miejscu i za zdobycie tego dostanie się starożytny bilecik. Dobra, no to szybciutko. Frisk 41 i oczywiście zaczynamy z przytupem. Azriel truje, meta oczywiście dobija i mamy. Kolejne będzie za 40 sekund, także do tego czasu jeszcze zrobimy kilka rzeczy. Tutaj zbierzemy sobie eliksiry. Chciałem zebrać jeszcze to, ale do tego potrzebne są reklamy, więc no mówię, oszczędzam tego. 15 tysięcy futa. A no tak, nie zebrałem fuda. Ech. Co jeszcze tutaj mamy do zrobienia tak na teraz? A jeszcze tutaj zbieramy pieniądze z farmy, z habitatów. Okej, tutaj jest tak, tutaj jest tak. Jeszcze to. A, no właśnie. Smok minotał, ale my tego już mamy. Tutaj jest jeszcze drugi. Oczywiście jest to łowienie odpowiednich smoków. Tu jest smok wojenny akurat. A chodzi o dokładnie tego smoka. Smoka neonowego. Który powstaje z połączenia smoka pszczelego i smoka toksycznego, czyli B-Dragon, Venom Dragon. No i co teraz? Patrzymy sobie na ligę, może coś będzie, ale raczej wątpię. Na razie nie, na razie sobie pootwieramy te skrzynki. I już mamy level up na poziom trzeci.
Także szybko poszło. No i dobra. Za każdym razem jest to około 5000. Jest to około 5-6 tysięcy tego fuda. 35 3 rzadkie. Tutaj są 3 rzadkie. Akurat jest dobrze. 24 3 rzadkie. Nie można. 23 nieczęste. 23 rzadkie, jeszcze się obroniliśmy. 14 3 nieczęste, to będzie spokojnie. I tu 12 3 nieczęste też mamy. No i jest w porządku, udało się nam obronić na poziomie drugim. Tutaj mamy ruiny, kolejny element smoka. I co teraz? Breeding Blitz się nie bawię. Ale tutaj można się pobawić w Sigil Campaign, którą no, trzeba po prostu coraz dalej wchodzić, coraz dalej, coraz wyżej, ale niestety to jest 14 dni, a tu jest 56 poziomów. Tutaj trzeba byłoby praktycznie codziennie wchodzić i puc. Ale dobra, 33, tutaj Foxów, tutaj Cyrkus i jeszcze jeden Foxglove. Nie lubię tych świateł, ponieważ no, jak widać są one dosyć... Ataki trujące są na nie nieefektywne, więc ataki, główny atak Azriela tutaj nie bardzo robi. Nie bardzo robi te smoki. Na szczęście Frisk daje radę. Ataki, no powiedzmy, że są w porządku. Tutaj oczywiście wytruty. Szybko wchodzi meta, mimo że 3 razy podpalona. Raz. Heroiczne leczenie. Buch. No i mamy. I tak idziemy przez, 4 walki. Z każdą kolejną wygraną, czyli taką rolę co 10 poziomów, pojawia się boss. Jak boss się pojawi, jak nam się go uda pokonać, wówczas jakość naszych, jakość sigili podnoszonych ze skrzynek też się podnosi. Niestety nie wiem, czy jest to stały efekt, czy tylko na okres trwania danej kampanii, ale nie narzekam, bo to jest cenna pomoc. Tutaj będzie Final Venegas. Ile? 140 tysięcy. Myślałem, że to będzie trochę więcej, ale też jest w porządku. Tu wytruty. Tu jeszcze się zrespił przez Sigila. Dobicie. Ale Frisk nie daje sobie w kasę, nie daje sobie w kasze dmuchać. Tutaj znowu walka z bossowym poziomem. Smok Cappuccino nawet na pierwszej pozycji. Coś ciekawego. Na razie patrzę, że to jest 45 poziom walki, bo 311 tysięcy trucia zadanego przez właśnie Azriela. Jest jeszcze Last Breath i no cóż, Frisk musi iść w wybuchy, a ja w międzyczasie będę musiał chyba po prostu lepsze ustawić właśnie obronę. Tutaj jeszcze Final Venegas weszło, więc będzie bardzo, bardzo nieprzyjemny moment. Raz, dwa, trzy. Na szczęście tylko 250 tysięcy. Jakby ktoś pytał, ile HP ma Frisk, on ma bez treningu 1,8 miliona HP. Więc wytrzymuje bardzo, bardzo długo. Już myślałem, żeby używać Smoczej Furii. A tu proszę. Drugi tier sigila, czyli jest szansa już na sigil jakości zielonej, czyli nieczęstej. Niestety szanse na
CGI jakości rzadkiej, czyli niebieskiej, jest jeszcze za mało. Tam jest bodajże tier 4 albo nawet 5. Dobra, szybko to idzie. O jak przeżył, o jak przeżył. Tu poszło przynajmniej tyle. Dobra, i to jest 36, czyli skończyła nam się energia na kampanię sigilową, więc co robimy teraz? Odpowiedź jest prosta. Teraz karmimy smoki. Akurat się pojawiają parę smoków. Jeżeli chcesz szybko i niedużym kosztem, jeżeli masz akurat smoka do ulepszenia, tak jak w tym przypadku Frisk, no to po prostu bierzesz takiego smoka i karmisz go dokładnie 25 razy. To oznacza z poziomu pierwszego do poziomu 8 plus 1. No i jeszcze 4 walki trzeba wygrać. No jeszcze trzeba wygrać 4 walki. A ja tutaj muszę niestety powalczyć trochę o utrzymanie w lice. Potrzebuję tutaj wejść na pozycję na niej 200, a to oznacza, że trzeba będzie się postarać dosyć mocno. Co ja tam patrzę? Mate. Nie ma synergii, ale trzeba będzie bardzo ostro od razu grać w obronie. Tutaj już idzie Creeping Shadows. Na szczęście się udaje go odnowić. Zatruty, heroiczne leczenie jeszcze jest. Tutaj jeszcze osłabiony atak od właśnie mety. No to co, trzeba Angard robić i ten się jeszcze leczy. Trzeba po prostu ostro grać już od samego początku i przeżył, niestety przeżył. To oznacza, że Adriel nie przeżyje. I Frisk też, i Meta też nie przeżyje. Trzeba niestety, ale wykorzystywać esencję Smoczej Furii. Niestety to trzeba zrobić. Właśnie dlatego się gra na średnim poziomie. Właśnie dlatego tutaj już się nie gra na średnim poziomie trudności, jeśli naprawdę nie masz odpowiedniej metody na kontrowanie ataków. To jest 173 tysiące. Jeszcze Tombstone, tak żeby sobie nie myślał. Tombstone akurat jest o tyle dobry, że w tym przypadku tarcza działa aż 4 ruchy. Może się udać nawet. To jest Sigil Power. Będzie bolało, ale nie powiedziałbym, że się nie uda. Zwłaszcza, że Meta jeszcze żyje. O rany. Co tu się stało? Dobra, powoli się dopala. Jeszcze leczące, to jeszcze lecznicze światło. Porządny wybuch, ten już siada. Dobrze, Azriel, atak 110, wytruty niestety przeżył, ajajajajajajajaj. Szkoda tego strzału, szkoda bardzo, ale Azriel też przeżył, więc to jest dobry znak, ale niestety tutaj Creeping Shadows, czyli... Co to oznacza? Otóż to oznacza, że nie może rzucić specjalnego ataku.
Ale dobra, darmowy ten smocza furia, no to jedziemy. Milion 210 tysięcy. Nie ma. Dwie gwiazdki, ale nie ma to znaczenia. Jakie to są porządne sigile? No i niestety nie można. Znowu. Dobra, to była ostatnia walka na medium, jaką zrobiłem. 68. Dobry wybuch. Ten jeszcze się zreski niestety. No i niestety przegrana. Dlatego nie gram na mediumie. Choć i tak pewnie właśnie przez tę przegraną pogrzebałem swoje szanse na utrzymanie się w tej lidze. Ale to już mniejsza. I kwestii. Ale ładnie poszedł ten atak, skoro też właśnie frisk przeciwnika nie wytrzymał i jego sigile zostały wyciszone. Niestety nie udało się z tego wykorzystać. Nie będę robił już overkilla ze smoczą furią. Gdybym miał questa, to co innego. Niestety zabrakło nam odpowiedniego uderzenia. No i co mogę zrobić w tej sytuacji? No niestety mogę jedynie stracić walkę. Podbieram sobie jeszcze z kopalni Golda. A akurat te można odbić. Porządny wybuch. Wybuch poszedł. A no tak, evasion, sigil unikania. I trzeci, i mamy to. Dobra. Siódmy jeszcze sobie zgiftujemy. Można wysyłać gifty co 24 godziny, nie ma limitu giftów, jakie możesz dać ani odebrać. W sensie jest, wynosi on 100 giftów jednocześnie do odebrania, ale wiadomo. Dobrze, jeżeli chcesz... mi pomóc w tej grze i zostać przy okazji moim znajomym, żeby właśnie czerpać z informacji, to możesz dołączyć właśnie dołączyć do klanu. Klan nosi nazwę Polska Miłość. Tak to wygląda. Są 24 miejsca, więc można śmiało dołączyć.
A jeżeli chcesz zostać moim znajomym, wystarczy, że w kodzie do dodawań, że właśnie tutaj w tej funkcji addfriend wpiszecie dodatkowo kod 260384. Pomaga to mi, pomaga to też Wam, bo dzięki temu po prostu jesteście w stanie szybciej zbierać na ulepszanie smoków. Dobrze, a wracając tutaj do Dragon Board, nie Dragon Board jeszcze, Boss Challenge jeszcze trzeba zrobić na teraz dosłownie. Tu raz, tu dwa i tu jeszcze meta. I tu 2 minuty 30 sekund. No dobra, chodzi o Dragon Board. I tutaj znowu trzeba jedną epicką skrzynię otworzyć. Tutaj znowu bingo, Z200 i za elementy tego. No dobra. Epicka skrzynia to jest żółta skrzynia. Jak się pytacie, walczymy sobie. Ło, zaczęło się spukiwanie. Ale dobra, tutaj jest już drugi wytruty. Strzał skudłował, więc frisk praktycznie będzie kończył dzieło zniszczenia. Nie, z pewnością nie. Dzieło zniszczenia będzie kończyło oczywiście Azriel. Lekko, łatwo i przyjemnie. 5 tych, 3 bileciki. No i dobra, kolejny double trouble, co tu się dzieje? No i dobra, rzadka skrzynka. Znowu 5 i 2 i niestety no nie ma trójki. Dobra. Kolejne double trouble. Mam do nich takie dziwne zezowate szczęście takich wyrzutów. Tu jest 1, tu jest 2. Jeszcze szóstka z dwoma kluczami. Czyli dodatkowe 3 rzuty. Kolejny double trouble, kolejny dublet. Bardzo szybko one idą. I kolejny dublet, tym razem 5. Dobra. Oczywiście jest to zagranie w stylu właśnie 200 IQ, bo ono jest pod kolejne elementy. Pod zbieranie właśnie kolejnych fragmentów. Tutaj 5-4, tutaj 5-4. Aha, wszystkie epickie pola już mamy. Ja teraz idę po pola, żeby je uzbierać, ale tutaj trzeba, jedną istotną kwestię, jaką trzeba zrobić, jest to, żeby wylądować dokładnie na polu startowym. Nie przed, nie za, dokładnie na polu. No i jeszcze dobrze by było, jakby się stanęło na tych polach różowych. Za te klucze. Ale tego też nikt nie może niestety obiecać. Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? Stanąć dokładnie na polu start meta. Reroll 1. Dobra, może być. Ja tam nie jestem wybredny za bardzo. Dobra, tu jest double trouble i tu są 2. To jest coś, to jest niezłe. Bo ląduje tutaj 2, ląduje tutaj 2, dokładnie na różowym kluczu. I jeszcze raz otwieramy te skrzynki, cyk, 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 cyk. Szkoda, że to nie są ogniste. Dobra, co my tutaj mamy? Pola, jak zawsze, zielone i różowe. Jak zawsze zresztą. Wiemy, jeszcze 6 na pole dokładnie różowe. Bardzo lubię. Jakby wypadło jeszcze 2, to będzie kolejna skrzynka.
A, tu jest już battle ready za te double trouble. No to co robimy, no? Co z tym robimy? No oczywiście po prostu bijemy. Ja już sobie daruję te cutscenki. Ograniczona ilość, że tak powiem, czasu. Tu jest wybuch. Dotrucie, ale słabe. To jeszcze królika i nasz frisk oczywiście. Jakie tu jest? Aha, światło. Znowu światło. Co? Spłukiwanie, skoro tak. Mamy 3T, kolejne 5 tych. Czy można wylądować na jednym? Można, a nawet trzeba. Tylko, że tym razem trzeba już niestety wrzucić dokładnie jeden. I to jeden się staje! Jeden się staje, a następny trzeba będzie wylądować, wyrzucić 5, wylądować na różowym, wyrzucić 2, wylądować na zielonym polu. Które bardzo, bardzo lubię. Niestety szkoda, że to nie była piątka na właśnie pole różowe. Ja tutaj jeszcze 3 i 4, no to się idzie w tej sytuacji. Jak nie ma pól, to się idzie po klucze. Ja tam 200 skrzynek, w ostatni gwarantowany smok. 6, tutaj 4. Niestety żadne lądowanie mnie nie zadowala. No cóż, jedziemy dalej. Mamy jeszcze 70 rzutów do zrobienia. Double trouble, 1-1. Jeden. Jeszcze raz. 4, 3, 5, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6. I tu jeszcze szóstka, żeby wylądować dokładnie na niebieskim polu. Ostatnim, jakie trzeba było otworzyć. Dobra. Co by tutaj jeszcze trzeba było zrobić? Wyrzucić dokładnie 4, bo tutaj mamy kolejną linię. Trzeba wyrzucić dokładnie 4 i to jest najlepszy wynik rzutów. O, jesteś double trouble. Dobra, reroll. 5 nie. 5 nie. 2 nie. Nie. 6 nie. 1 nie. 4. Różowy klucz, żeby sobie uzbierać trochę więcej żetonów do rzutu. I co? I 6. I 6, szóstka daje podwójne klucze, więc no idę po klucze, skoro tak. Tutaj widzę, że trzeba wrzucić 5 i 3. 5 i 3 akurat będzie idealnie. A tu double trouble, czyli dokładnie nie to, co chciałem. Tu jest 2. Tu jest 2. Tu jest 2, tu jest 4, tu jest 3, tu jest 6, to też mnie nie zadowala, tu jest 4, tu jest 4, tu jest 2, tu jest 5. Celowo to zrobiłem, dzięki temu się nam robi kolejny element bingo, kolejne 200. I teraz no, trzeba wrzucić 2, 3, 4, 6 i lądować na polu dokładnie zielonym. Wówczas otworzy się przekątna. Musi być 4, tu 1, czyli na dowolny, czyli teraz następny rzut urządza nas na dowolnej kostce dwójka. Tak to. Jeszcze do tego runowy klucz. Dwójkę, znowu dwie kolumny, tylko rząd i kolumna, i 5. I
tu jeszcze 6 i 5, tak żeby pójść po klucze. 3, 4, 5, 4. Tu jeszcze Double Trouble z podwójną szóstką. Co tu się stało? Dobra, reroll tak, żeby nie było szóstki, ale dwójka nas też nie urządza. Dobra. Nie będziemy za dużo tego marnować. Tu jeszcze 4 i 5. Strasznie to staniało. 10 za to 30. 10 za klucz zwykły, 30 za. 10 za klucz. Właśnie niebieski, 20 za klucz żółty i 50 za klucz ten. Za klucz niebieski, 20 za żółty, 50 za różowy. Dajesz meta. Nie to. To, nie to, to, nie to, to. Niech będzie, że to. Ale Azriel będzie. Azriel jest mocno truty w tym momencie. Trzeba zawalczyć o to, żeby przeżył jeszcze trochę. Ten się spalił. Ten się spalił. Azriel niestety nie przeżył. Wow. Ten to normalnie mistrz survivalu. Kolejny ten. Ale niestety poziomów jest aż 20. Trzeba rzucać dublety i liczyć na szczęście. Kolejne kółko. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to właśnie w następnym kółku będziemy mieli rzeczywiście 10 za niebieski, 20 za żółty i 50 za różowy. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, bo chcę skompletować planszę. 3, 4 i 6 trzeba dorzucić na celu. No to w tej sytuacji urządza nas na dowolnej. W tej sytuacji na dowolnym polu urządza nas czwórka. Niestety czasem trzeba pomóc szczęściu. Jest czwórka. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolejny różowy klucz i tutaj wyrzucamy 6 i jedziemy dalej po dwa różowe klucze. Mamy kończoną przekątną. Kolejny double trouble z jedynkami. Double trouble na trójkach. Co tu się dzieje? Już się zaczyna multiplikacja dubletów. Ale jaja. Dobra. Tu jest 6 i tu jest 2. Idę po klucze. No i teraz co może się nam powieść? 1, 6. Dobra, 1, 6. Niestety to nie jest ogniste. Ale dobra. Mamy ukończone 2 te i trzeba tutaj jeszcze zobaczyć, co tu jest. A, Solden Dragon. Mam to, ale tutaj trzeba będzie jeszcze zrobić kółko. Jeszcze jedno kółko i wylądować dokładnie na zielonym polu przy wyrzuceniu dokładnie trójki. Dobra.
Nikt nie powiedział, że się nie da, żeby nie było. Jest to trudne, ale do wykonania. No chyba, że czasami się pójdzie naprzód i pomoże szczęściu przez dodatkowe dolosowywanie. To wszystko kosztuje. To wszystko niestety kosztuje. No, tu jest 6. I raz, dwa. Kolejne otwarcie skrzynek. Cyk, 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 cyk. Nie to. Nie to. Nie ten klejnot. Potrzebuję 5 legendarnych klejnotów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czwórka, szóstka nas ratuje. Piątka już jest. Teraz musi być czwórka. Tak? Nie, trójka! O matko, ale jest. O matko, ale się spaliłem. Tam ma być trójka, tam było za daleko. Tam było za daleko. Dobra, nie będziemy już wybrzydzać za bardzo. Już i tak zrobiliśmy kawał dobrej roboty na razie. Raz. Dobry wybuch, ale jeszcze nie wytruty do końca. Niestety nie wytruty do końca. Ale dobra. Tu Azriel. Tu meta. I tu Frisk. Czyli takie typowe bombowe trio. Tutaj jest 8. I tutaj znowu 6 na 2 klucze. A, dobra. Jak to trzeba zrobić? Czy trzeba zrobić to w dwóch hopach? Tak, niestety to trzeba zrobić w dwóch hopach. Tu jest 6 i 3. I szczerze nie jest tak źle. Szczerze nie jest tak źle, bo teraz wyrzucić dokładnie trójkę, to się wyląduje na polu i skompletuje planszę. Tylko że jeszcze podstawowa zasada, trzeba najpierw tę trójkę wyrzucić. Uprzedzając pytania, no właśnie bardziej opłaca mi się tutaj grindować na trójkę niż robić kolejne okrążenie. Mniejszy koszt. Tutaj jest znowu 6, tutaj jest znowu 6, tutaj jest. W końcu mamy trójkę. W końcu mamy trójkę. Dobra. Tu jest 6. Raz, dwa, trzy. Bingo. Ale co to oznacza? To oznacza po prostu, że to jest koniec bingo na robienia bingo na dzisiaj. A co będzie później, to się zobaczy. Boss Challenge, będzie można z nim walczyć. Neobone. 29 poziom. Sigile relatywnie słabe. No w końcu to 29 poziom, a tutaj mierzy się z... Najsilniejszy jest Frisk, który ma poziom walki 47. Azriel 46, meta 42. Tak, 5 minut, ale jeszcze sobie otworzymy bilet i zobaczymy, ile tam mamy. 13 już. Dobra. Sobie szybciutko otworzymy masowo 10. I tak, tutaj mamy kasa, kasa, kasa. Fuda trochę było, całkiem nieźle. I niestety nie powalało. Niestety nie powalało. No, tu 50 tysięcy futa. Jeszcze to się obroni. To się jeszcze obroni. Ale tutaj trzy ozdoby już się nie obronią w żaden sposób. Teraz się to sprzedaje.
sprzeda. Foodaila mamy 640 tysięcy. To spoko, 640 tysięcy. Jak mówiłem, Frisk nie zatrzyma się aż do osiągnięcia przez niego 70 poziomu. Przez co będzie bardzo mocno kierował w teamie. No i co jeszcze tak na teraz mogę zrobić? 40 minut nagrania. Jeszcze mogę właśnie spróbować z tym, zrobić Explore. Cyk, 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 cyk. Skrzynka też za 16, średniej wielkości. Skrzynka za 16! 3 diaksy w niej są. Dobrze, bo mamy diaksy. A tu już jest za drogo. Dobra. No to co? No to robimy jeszcze jedną walkę. I oczywiście nasza typowa dziewiątka, 7 walk. Alphys, Papi i Undyne w pierwszej trójce. Niestety tutaj pojawia się właśnie taki nietypowy i dosyć duży problem w tym, ponieważ no jak widać większość smoków ma ataki elektryczne. Przez co jest problem z super efektywnością. Dobra, to jest tak. Jeszcze ci, które leczy. HP za 20 fragów, co powinienem już mieć chyba we wcześniejszej kolejce niestety. Ale dobra, tutaj jeszcze się leczy o 30 tysięcy. Tu jeszcze zalanie o 50 tysięcy, jeszcze 20 tysięcy. Damage duży, ale nie powiedziałbym w żadnym stopniu, że idealny. Tu jeszcze żylkowy smok, Void, więc można go bez problemu wytruć. Dobra. Kolejna jazda i co tam będzie? No tuż Smocza Furia będzie. A czemu nie? Dobra. Poszedł jeden, ten żylkowy właśnie. Zostają jeszcze dwa. Widzę jeszcze strzał. Wybuch. Lekki, ale niestety bolesny. Leczymy się. Zmiał też się leczy. Nie to. Co to smok w ogóle jest? No dobra, tutaj będzie Asgor. Co smok? Orka. I to legendarny. Fajnie. Lubię. Tutaj znowu trucie tego smoka deszczowego. Niestety główny jest wodny, a nie Void. No przez to teraz do Asgora dołącza Toriel. Dobra, tutaj Rain zostanie wytruty. Rain zostanie wytruty, a ja tutaj przepraszam na moment. Ustawić metalową zaporę. Zapomniałem o tym, no niestety. Dobra, trzeba to zrobić już teraz i miałem nosa, żeby to zrobić już teraz. Wchodzi meta i zaczyna się ostra walka z
pierwszej rundy, Toriel z pierwszej rundy, Antań z drugiej, Toriel z trzeciej meta, więc słowem będzie to bardzo, bardzo trudne się obronić. Aha, dobra, zobacz, kuria poszła. Kolejnie. Ładnie i to będzie już zadanie trudne. Ale kto powiedział, że niewykonalne. Dobra. Idziemy dalej. To jeszcze bombarda. Nie ma tarczy. Nie można się... Nie ma tarczy, nie można się osłaniać w taki sposób. Toria zalana, został kolejny smok. To jest Sans. Kolejny smok to jest Sans. I trzeba będzie wykorzystać jego umiejętności na maksa. Innego wyjścia po prostu nie ma. Tutaj Undyne pada, zostaje jeszcze Azriel. No i tutaj trzeba będzie starać tutaj jak to rozwiązać. A, tu cyk. I do tego jeszcze wyłączone, i do tego jeszcze leczenie się wyłączone. Strzał, stan zatruty, ale spokojnie. To nie jest tak źle. Jeszcze podwójna dobitka i mamy 30 fragów. Mało, ale przynajmniej lepiej to, niż jakby nie miał tego mieć w ogóle. To jeszcze Vanguard. Co ciekawe, Sans ma wyższy poziom walki niż właśnie meta. Ale ze względu na brak swojej użyteczności, Sans nie jest włączony do pierwszego składu. Nie jest włączony dlatego, że pomimo posiadania 45 poziomu walki, jego moveset jest w praktyce osłabionym dublem Frisk. Dlatego go nie stosuje. Dlatego tak trzeba mocno pilnować nie tylko siły smoków, ale też ich współpracy. Żeby jedno uzupełniało drugie, ponieważ no to łatwo można niestety potwierdzić taką informację. Próby takie są niestety. To nie liczy się, nie liczy się tylko i wyłącznie brutalna siła smoków wyrażona w liczbach bezwzględnych. Jak to można łatwo sprawdzić? No cóż, często zdarza się, że jak walczę w lidze chociażby, na łatwym poziomie trudności, ale jednak, że pojawia się monokultura, czyli trzy smoki mające dokładnie ten sam pierwszy typ. Wydaje się, że dobrze, co? Wydaje się, że dobrze, tak? Że pierwsza obrona, że jak się kontruje, to będzie dobrze. Ale ja odpowiadam pytaniem, skąd wiadomo, że uda się skontrować? Jak się, powiem, nie uda skontrować, albo co gorsza, trafi się na team, który do ciebie kontruje, po tobie. Także wystawianie w teamie monokultury to jest, że tak powiem, igranie z ogniem. I to takie z gatunku nieprzyjemnego. Rozgadałem się. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej do przodu, ale nie mamy za bardzo tego postępu. Przez co w bardzo nieprzyjemny i uparty sposób doszło do schematu wojny pozycyjnej. Smoczej furii to jest dobry minimum. Pytanie, czy Tombstone? A, ten poszedł. Ja mam 249. Uff! Ale przywalił to wprost w Aziela. A tu jeszcze 1-4 i Frisk leży. Drugi zalany Frisk jest 700 tysięcy i Frisk leży i zostaje jeszcze tylko meta.
jeszcze 259 jest. To był dalszy eksplor. Tutaj 100 i tutaj 100, w przeciwieństwie do poprzedniego eventu, gdzie był drop starożytnych biletów. Tutaj rzeczywiście w dużych skrzyniach znajduje się rzeczywisty, całkiem sensowny i wbrew pozorom dosyć użyteczny drop. Jednym z najlepszych, jakie są dostępne, jest, no w zasadzie tutaj tych rzeczy mam pod dostatkiem, ale to, co jest bardzo istotne, VIP ticket. Ja już mam VIP na VIPa na poziomie 7 przez kupno dwóch pakietów. Natomiast wiadomo, nie każdy ma. Nie każdy może sobie na to pozwolić. Natomiast jeżeli chcesz kupować pakiet, to polecam kupowanie. Polecam kupowanie tego. Tam jest Małż. Albo wiecie co? Ja już go pokażę. Chodzi dokładnie o te muszle. Open Clam for Daily Treasure, czyli 200 od razu i 20 dziennie przez kolejne 30 dni. Łącznie do 800, czyli do podniesienia poziomu VIP-a aż o 800 punktów. Aż o 800 punktów, czyli w tym przypadku teoretycznie podniosłoby poziom, mój poziom VIP-a z 7 na 9, a wam mogłoby to podnieść z 1 na 4 albo nawet i 5. Także dziękuję za oglądanie, jeśli się podobało, to zostaw łapkę, komentarz, a nowe osoby zapraszam także do subskrypcji mojego kanału. No i się z wami już żegnam, także mówi do was tak Zibon, trzymajcie się, no i na razie.